My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Piachem w tryby. Będziemy jak zawsze w sobotę sypać mocno. Tak jest. Co robimy co wieczór? Sypiemy prachem w tryby, jak mówił słynny cytat z pewnej bardzo sympatycznej kreskówki Łukasz Jankowski. Aleksandra Prorok, a na łączeniu z nami jak zwykle komisarz Jacek Wrona. Kłaniam się nisko, laudetur Jezus Chrystus, dobry wieczór. Piękna pogoda właśnie, ten cieplutko jeszcze, przede mną jasna góra, także pozdrawiam serdecznie. Czyli komisarz do domu zajechał w końcu, z wojaży. Dzisiaj objazd mały Polski, ale w końcu trafiłem do domu. Oczywiście u nas w Warszawie też taka pogoda, że aż chciałoby się wyjść na spacer, co może uskutecznimy potem. Skończymy tak, program. Po programie jest taki wiatr, ciepły wieczór. No cieplutko, niczym w lecie, a to już niedługo mamy jesień. No to jest lato, 7 września, no lato. Tak, ale jednak wrzesień się kojarzy bardziej z jesienią niż z latem i z takimi temperaturami. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, jak to. Nie narzekam. Naprawdę, tak, dla takich wieczorów to jest, dla takich wieczorów jestem gotowy się pogodzić z globalnym ociepleniem, niech ono trochę nam ciepłego wiatru wieczorami zwłaszcza przynosi. No dobrze, ale my nie o pogodzie, to nie jest program pogodowy, spokojnie, będziemy mówić o innych tematach, nie tylko o tym, jak się pogoda kształtuje, jak się zmienia klimat. Zacznijmy od tego, co nam szykuje, jaki klimat nam szykuje w wymiarze sprawiedliwości Donald Tusk i Adam Bodnar, ale najpierw ankieta z tym tematem związana. Pytanie jest proste, ja odczytam, żeby się nie pomylić. Jak sędziowie mają odpokutować swoje błędy z przeszłości według Tuska i pana ministra Bodnara, chociaż tam nie ma spójnika, więc może po prostu byłoby Tuska-Bodnara, taka doktryna... Nowa instytucja, tak. To jest nowa instytucja w Polsce, Tuska-Bodnara. Albo jakiś taki po prostu doktryna prawna Tuska-Bodnara. Odpowiedź A, żeby taki sędzia, żeby ten, jak to było, aktywny żal, cóż on miał wyrazić? Czynny żal. I ten czynny żal to ma być po pierwsze, albo wypuścić minimum jednego ruskiego szpiega, wiemy, że ostatnio jest taka moda, że sądy wypuszczają tych szpiegów, albo prokuratura ich wpuszcza do ABW, więc ogólnie zaopiekować się i dowartościować przynajmniej jednego ruskiego szpiega. B, zapisać się do Platformy Obywatelskiej, też pewnie jako czynny żal nie zaszkodzi. I odpowiedź C, wsadzić jakiegoś pisowca niewygodnego do więzienia. ABC albo CBA, odpowiedzi w naszej ankiecie, która jest dostępna na naszym portalu YouTube. Tam jest pod transmisją ankieta. Zachęcamy do głosowania, bo ale ciekawe jest to pytanie. Tak, to pytanie jest bardzo ciekawe. Ciekawi jesteśmy również, co Państwo odpowiedzą na nie, ale również jak zawsze zachęcamy do tego, żeby być z nami, komentować na X-ie z hashtagiem Piachem w tryby i tak jak co wieczór, najlepsze odpowiedzi, najlepsze wpisy pokażemy podczas programu, więc serdecznie do tego zachęcamy, ale tak jak tutaj Łukaszu wspomniałeś, no właśnie, temat numer jeden w ostatnich dniach, no to właśnie jest ten żal za grzechy sędziów, czynny żal, o który wnioskuje pan Bodnar, albo Tusko-Bodnar, Bodnar Tuskowy, ta nowa instytucja w państwie, bo w sumie tak jak się patrzy na tą sytuację, to można stwierdzić, że już sądów nie ma, nie mamy trójpodziału władzy, natomiast mamy taką nową instytucję, Tusko-Bodnara. No i właśnie, jak ta koalicja 13 grudnia będzie przywracać ład i porządek? Może zobaczmy wypowiedź pana Bodnara w tym temacie. Czyli jeżeli złożą oświadczenie, powiedzą tak, faktycznie to był nasz błąd życiowy, to wtedy są oni, dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali, ale w stosunku do nich nic więcej się nie dzieje. Uznajemy ich, że oni są rozgrzeszeni. Samokrytyka, znamy to dobrze, jeżeli wzięliście awans od nie korporacyjnej Krajowej Rady Sądownictwa, to musicie się pokajać, posypać głowy popiołem. Oczywiście tak jest z tego tandemu. Ja zacząłem od tej bajki o dwóch myszkach, Pinki i Mózg. Tu mamy Tuska i Bodnara, nie wiem, który z który w tym duecie, ale jeszcze występują razem w tym projekcie zmian praworządności. Ale to jest ciekawe, że w ramach budowania niezależności sądownictwa sędziowie mają wobec
władzy, jak rozumiem, wyrazić czynny żal. To tak. Musi budować niezależność, prawda? Oj, tak, tak. No to taka jest mocna niezależność, taki mocny trójpodział władzy. Natomiast ja tak nawet w tej sytuacji czuję, no taki nawet współczucie odczuwam w stosunku do tych sędziów. No bo zobacz, tyle lat nauki, pracy i myślę, że wielu z nich przez ostatnie lata naprawdę no, nie najgorzej wykonywało swoją pracę. I teraz mają się pokłonić władzy, stwierdzić, że to, co robili przez ostatnie lata, przez ostatnie 8 lat, no to było największe zło świata, ale teraz już będą robili wszystko zgodnie z nowym ładem i porządkiem Tusko-Bodnara. Jestem ciekawy, właśnie parę mam pytań, nie wiem, czy może wy mi pomożecie, bo nie wiem, czy dokładnie jest sprecyzowane, w jakiej formie to ma być zrobione. O, to jest dobre pytanie. Tak, ta ekspiacja sędziów, ten czynny żal, to posypanie głowy popiołem, to czy ma być wobec władzy, listownie, osobiście, czy może do na przykład filmik, słuchaj, a może filmik na trzeba TikToku. Nagrać na TikToku i potem Platforma Obywatelska na swojego TikToka wrzuci ten filmik i to będzie ten czynny żal. Jacek, jak ty patrzysz na to? Komisarzu, jak się robi czynny żal? Ale ja już to robiłem, to chyba w roku 90. Jak były tam manifestacje przeciwko Jaruzelskiemu, Rosjanom, Sowietom, Sowieci do domu, Lenin, Lenin, zabierz buty i z Nowej Huty, to zostaliśmy opisani właśnie tam w różnego rodzaju gazetach już takich, tych często zmienionych po 89 roku, że jesteśmy warkołami, anarchistami. W ten czas żeśmy zorganizowali taką manifestację, przywdzieliśmy takie papierowe worki spożywcze, takie z patyka, żeśmy baty zrobili do samobiczowania i każdy z nas miał inną tabliczkę. Nas było wielu, ja akurat miałem zżeramie nihilizm. Obok mnie szedł kolega, który miał napisane jestem pasożytem, nie? I ten jeszcze któryś jestem wodą na młyn tam jakichś anarchistów czy czegoś. I myślę, że na przykład no, można by to powtórzyć, nie? I taki sędzia musiałby na rynku jakiegoś tam miasta wojewódzkiego przywdzieć właśnie taką szatę pokutną, biczować się, mieć tutaj tabliczkę z napisem, że przyjąłem nominację po tym, po takiej dacie lub jestem tego i być może jakiś urzędnik wyjdzie, a jeszcze i da mu do podpisania to oświadczenie. Ja wam powiem, że no nie jestem jakimś prawnikiem, ale akurat dzisiaj spotkałem się z dość wybitną osobą ze świata prawniczego, bardzo wybitnym mecenasem i powiedziałem mu, no czy on sobie jakoś wyobraża, jakie to ma być oświadczenie, co to oświadczenie ma za sobą pociągać. No, śmiali, żeśmy się w trójkę przez jakiś tam czas, no powiedział, że to po prostu pod względem jakimkolwiek, nie mówiąc już prawnym, to jest po prostu paranoja, nie? I tak należy to traktować. No, jakiekolwiek oświadczenie może nieść tak daleko posunięte skutki prawne, to chyba nawet, ja wam powiem, nie wymyślili, jakieś Kafka chyba tego nie wymyślił w procesie, a to jest... To jest chyba coś na ten temat. Niemniej jednak ja taki papierowy worek sobie załatwię i będę miał w pogotowiu, bo a nóż tam jeszcze każą powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś tam powiedział kiedyś i będzie musiał tą pokutę odbyć i tą samą krytykę złożyć. Także też wam radzę takie worki gdzieś przygotować, jakąś napis taki bardzo... bardzo właśnie tutaj ekspiacyjny i no i ruszamy, no ruszamy jak przyjdzie czas. No na pewno w takie przedmioty warto się zaopatrzyć. No, czyli tak, panowie, mamy już jakiś filmik do social mediów, mamy happening, do którego trzeba zakupić jakieś worki pokutne, tabliczki, żeby ten czynny żal oświadczyć. Jeżeli państwo, którzy nas dzisiaj oglądacie, też macie jakieś pomysły, w jaki sposób można wyrazić tą samokrytykę w tym państwie Tusko-Bodnara, to też zachęcamy. A tutaj mamy wpis jednej z osób, która nas dzisiaj ogląda. Bodnar rozgrzesza, znów kłamca. No, ciężko się nie zgodzić. Max Barsini, ale dobrze czytam nick naszego użytkownika Platformy X, który w naszym programie wziął właśnie udział rzeczywiście, ale trochę żarty na bok odkładając, to jednak jest to ciekawe, że
coś, co najbardziej przeszkadza tej grupie sędziów, to jest to, że pojawiło się jakiekolwiek ciało, które ma jakikolwiek realny, demokratyczny charakter, które kształtuje sędziów. I ten charakter demokratyczny strasznie przeszkadza, no bo wcześniej było tak, że w zasadzie 15 sędziów miała korporacja sędziowska i nikt tam nie miał prawa wejść. Był minister, było dwóch posłów, czterech chyba posłów, dwóch senatorów, ale byli w mniejszości, gro do powiedzenia mieli przedstawiciele korporacji sędziowskiej i nikt tam nie miał prawa nic powiedzieć. I w sumie, gdybym ja był sędzią, to ja wolałbym mieć dokument wypisany przez Krajową Radę Sądownictwa, która ma charakter demokratyczny, gdzie sędziowie, którzy tam zasiadają, mają w sobie to pośrednie chociaż połączenie z obywatelem poprzez Sejm. To jest wybierane w demokratycznych wyborach, czyli mój mandat jakkolwiek łączy się z wolą suwerena, który koniec końców w konstytucji suwerenem jest naród, a nie korporacja sędziowska. Więc gdyby tak na logikę patrząc, zwykłą, nieprawniczą, no to gdybym był sędzią, to wolałbym powiedzieć, mój dokument powołania ma przynajmniej pośrednio charakter demokratyczny. I to ich tak rozwścieczyło i to powoduje tą reakcję Donalda Tuska, Adama Bodnara i innych sędziów, zaraz innych prawników, także szerzej mówiąc będziemy o tym zaraz mówić, bo oni żądają, żebyście państwo byli tego nawet pośredniego wpływu pozbawieni, żeby wszystko działo się tylko i wyłącznie poprzez bonzów korporacyjnych, którzy tak jak kiedyś będą sobie ustalać, kto gdzie idzie, za jakie zasługi dostaje awans albo wchodzi do zawodu. Często mówiono o tym trójpodziale władzy. Nie wiem, chyba celowo nie rozumiem słowa, że jednak każda władza musi być kontrolowana, a władza sędziowska przez nikogo nie była kontrolowana. Jeżeli wróci tamten KRS, to rzeczywiście my jako obywatele stracimy jakikolwiek wpływ na to, kto jest sędzią i kto do jakiego sądu idzie, więc to nie tylko idzie o przepychanki polityczne, chodzi także o nasze wolności. Nasz wpływ, tak, tak, oczywiście. O nasze prerogatywy jako suwerenia, jako społeczeństwa i warto to zrozumieć, bo o to głównie idzie rzecz, tak? Czy nam się odbierze, czy nie odbierze. Tak, tylko ja, Łukasz, mam wrażenie, że generalnie w tych wielu działaniach obecnej koalicji właśnie one zmierzają w takim kierunku, żeby obywatele mieli coraz mniejszy wpływ na rzeczywistość, żeby tylko patrzyli na ekran i na pewien taki teatr polityczny, który jest reżyserowany przez władzę i my widzimy coś, natomiast mamy nie mieć na to wpływu. I trochę te działania również w sądownictwie tak wyglądają, natomiast no, tu jest jeszcze jeden element i mnie to mocno dziwi, w jaki sposób w ogóle sędziowie czy środowiska sędziowskie zareagują, bo to jest próba takiego trochę podporządkowania, nie wiem, zastraszenia, powiedzenie, że wszystko, co robiliście przed wygranymi wyborami przez koalicję 13 grudnia, to było złe, a teraz jest ten nowy porządek i macie grać tak, jak my, macie tańczyć tak, jak my wam zagramy. A trzeba też powiedzieć, że te osoby, które protestują, to są osoby, które tam były tego Donalda Tuska, w większości ci sędziowie są sędziowie, o których się bardzo różnie mówi. Że mieli bardzo różne orzeczenia, które niekiedy wzbudzały duże kontrowersje co do jakości orzeczniczej i jakiego związku ze sprawiedliwością. Czasami zdaniem wielu te wyroki daleko od pojęcia, od takiego przyjętego pojęcia sprawiedliwości stałe, więc to też są takie. No zresztą zobaczmy, jeden z takich panów, którego działalność budzi duże wątpliwości, pan Markiewicz, to jest, staje się w tej chwili przewodniczący Związku tam Stowarzyszenia Justicja, do takiego sędziów wojujących. Zobaczmy. Ostrze, można powiedzieć, tej ustawy jest skierowane co do tych, którzy postanowili sobie awansować, postanowili sobie po prostu ulepszyć życie. No, niezwykła szczerość, że w kogoś wymierzone są te przepisy, czyli nie chcemy budować jakiegoś demokratycznego systemu, ulepszać systemu, aby, no nie wiem, wszystkim nam żyło się trochę lepiej i żebyśmy zmierzali, nie wiem, do rozwoju, tylko chcemy znowu polaryzować społeczeństwo i nowe przepisy mają uderzać w pewną grupę, czyli znowu jest jakiś wróg publiczny, kolejny wróg publiczny.
ja już tam nie chcę wchodzić w te aspekty prawdy, bo nie jestem prawnikiem, ale coś tam mi się po mózgownicy kołacze, że sędziowie są nieusuwalni chyba. Ja pamiętam, że kiedy chodziło o pana Juszczyszyna czy o pana Tuleję, to właśnie tam strasznie gardowano, że nie można sędziego tytuł, nie można usuwać. Coś takiego było, teraz można sędziów usuwać. Tam są jeszcze inne kwiatki, bo wymyślili sobie, ponieważ żona jednego z tych protestujących sędziów jest tym neosędzią, tylko skończyła Krajową Szkołę Sądownictwa, więc nie wiem, czy na poczet tej jednej pani, czy to w ogóle ogólnie uznano, że się podzieli tych sędziów. Ci, którzy skończyli szkołę i mieli nominację z nowej KRS-u, to oni są sędziami. Ale ci, którzy na przykład mają habilitację i byli adwokatami wiele lat i przeszli z adwokatury do sądzenia i awansowali, tak, to tak, to ich się cofnie w ogóle, tak, poza ci, zawód. Ich się, ci są ci źli. Nie, bo oni się w ogóle, ich się w ogóle wyjmie. Nie wiem, czy to aspekt, że żona jednego z tych sędziów bardzo mocno gardujących właśnie jest tym sędzią po Krajowej Szkole Sądownictwa, czy inne aspekty grały tutaj rolę. Nie chcę tego rozstrzygać jednoznacznie, ale sytuacja jest na pewno zabawna, że się tak dzieli ludzi, czego nie ma w konstytucji zapisane. Ale dobrze, już wyjdźmy z tych zakrętów prawnych, sądzę, bo to nie o prawo chodzi, chodzi o politykę. Może chodzi o też porządek, a może posłuchamy, jak premier Tusk skomentował te pomysły, zmiany i to całe spotkanie, bo ono chyba trwało z 5 czy 6 godzin. 5,5 godziny, naradzali się, myśleli. No to zobaczmy, jak skomentował to premier Tusk. Zakres rozliczeń i także odpowiedzialności. Już powoli także odpowiedzialności karnej. Ludzi władzy, którzy nadużyli władzy przeciwko ludziom. On jest największy od kilkudziesięciu lat, biorąc pod uwagę całą Europę. Tylko rozliczenia powojenne Niemiec, czyli mówię Norymberga i jej konsekwencje, i Jugosławia po wojnie jugosłowiańskiej. My się tutaj tak rozgadaliśmy, więc oddajmy głos Jackowi. Jacek, jak ty oceniasz taką retorykę? Nie, no poważnie tego człowieka nie można traktować, więc porównywanie do rozliczeń norymberskich. Nie, to tak jak mówię, no chyba bym popełnił wielkie faux pas, gdybym w ogóle próbował się do tego odnieść, bo tak jak mówię, to jest jakieś kompletne szaleństwo i nie powinno się takich rzeczy komentować, żeby tego poważnie nie traktować, bo tam było nawiązanie do żony jakiegoś pana i to jest poważny problem, bo powiem wam, że ja na przykład oprócz Pana Boga boję się przede wszystkim mojej żony, no więc jest to bardzo poważny argument i zobaczcie, wbrew pozorom wydawałoby się, że bardzo, bardzo istotny w tych postępowaniach. Oczywiście każdy, my możemy sobie tutaj rozmawiać na ten temat, w tamtym śmiać się, nie śmiać się, ale trzeba pamiętać jedno, że no nawet te sławne powiedzenia typu, że no na prawach jest zbudowana jakby siła państwa, nie? No to przecież to nie są tylko banały, to jest rzeczywistość, jeżeli jest cały system rozwalany, a to jest po to, żeby rozwalić system, bo na końcu już nikt nic nie będzie wiedział i będzie to system całkowicie niesprawny, całkowicie zaprzeczający sobie, a na końcu tego systemu, nazwijmy to, jest przeciętny człowiek. Przeciętny człowiek z jego problemami, bo jak ma problemy, jak ma konflikt, jak został ofiarą przestępstwa, to taki człowiek ma iść do sądu i żądać, mieć nadzieję, że zostanie potraktowany przez państwo no, z najwyższym tutaj standardami, no bo to są często życie no, skrajnie życiowe rzeczy. Tu chodzi o rozwody, tu chodzi o sprawy administracyjne, tu po to sądy administracyjne. Ale to jest tym bardziej trzeba wiedzieć, jak ważne jest to, jak się kształtuje sędziów, bo taki poseł, nie obrażając parlamentarzystów, to co on tam może człowiekowi zrobić? No jak jest w koalicji rządzącej, to może donieść do ministra, a taki sędzia, jak się sędziemu zajdzie za skórę, to taki sędzia to może naprawdę wyrządzić komuś krzywdę, jak się uprze i w ogóle ma nad nami, jeżeli ktoś, nie daj Boże, do sądu trafi z jakąkolwiek sprawą, to taki sędzia, jego długopis, jego podpis ma niezwykłe znaczenie, większe niż jeden minister. Ale to dotyka setki tysięcy osób i mówię, często są to sprawy, które no mój znajomy procesuje się o jakieś tam kwestie finansowe 12 lat.
12 lat, gdzie to jest sprawa oczywista, prosta, wszystkie dokumenty zostały prawidłowo sporządzone, wszystko jest ok, wszystkie kolejne 8 wyroków potwierdza, że wszystko było ok, jest 12 lat i końca nie widać i takich przykładów mamy dziesiątki i to jest największy problem. Tam panowie i panie się biją, wyzywają, nie wiem, robią fikołki, a przeciętny człowiek, tak jak mówię, zostaje często z fundamentalnymi rzeczami w swoim życiu, bo to są rozwody często, są to sprawy związane z opieką nad dziećmi. To jest jedna sprawa, ale wiesz, gdyby nie to, że były sądy, jakie były i że byli sędziowie, jacy byli w tym starym KRS-ie, z tej korporacyjnej nadania, to tylko dlatego mogła się w Warszawie odbyć dzika reprywatyzacja. Bo to sędziowie ustanawiali kuratorów dla 140-latków na kamienicę, tak? To były podpisy sędziów, tak? Których nikt nigdy nie rozliczył i którzy byli kreowani właśnie przez kolesi z korporacji. Po znajomości, po uznaniu, po tym dostawało się awanse. Tak, oczywiście. Czasami w bardzo dziwnych okolicznościach i to tak bardzo boli, tak, mnie trochę przeraża i to tak bardzo dopinguje tych ludzi, żeby do tego systemu korporacyjnego wrócić. Ale zobaczcie, jak wielki był hejt, ile było, no nie mówmy, że ostatnie 8 lat i próba reformy sądownictwa była udana, no bo oczywiście nie była i tam dużo wad możemy zobaczyć. Ale też ta KRS była, czy też ja bym wolał, żeby na przykład nie posłowie, tylko bo ja wiem, w wyborach powszechnych, albo żeby jakieś inne ciało, żeby jednak też od posłów, tak, ale ja myślę troszkę odpiąć. O innej sprawie. Myślę o tym, że każda próba zmian pewnych w sądownictwie w ogóle spotyka się z ogromną krytyką. I teraz jest nowa władza, premier Tusk, Tusko-Bodnar i oni znowu chcą wprowadzić kolejny chaos, a ten chaos ma doprowadzić do tego, żebyśmy wrócili do początku, tak jak było 8 lat temu. Nie wiem, czy też masz takie poczucie. Ja mam poczucie, że się skończy olbrzymim chaosem i mam poczucie, że niewielka grupa ludzi, którzy utracili swoje korporacyjne wpływy, taką korporacyjno-sitwowe wpływy, dyszą, rządzą zemsty i tak, dyszą, no, rządzą... Wypowiedź... I że to jest, tam nawet nie chodzi, żeby coś wrócić, chodzi o to, żeby po prostu... Chęć zemsty, no to też wybrzmiało bardzo zemstę. Mocno w wypowiedzi premiera Tuska, no taka po prostu osobista chęć zemsty. Ja jeszcze poproszę naszą reżyserkę, żebyśmy pokazali jeszcze raz wpis tutaj z X-a, bo nie zdążyliśmy go zacytować, jakbyśmy mogli jeszcze raz zobaczyć, bo oni usuwają sędziów tak, jak oni to rozumieją, no. Trochę tak to wygląda, że to prawo jest stosowane tak, jak obecna koalicja rządząca to rozumie. No ale zobaczmy może jeszcze jeden materiał tutaj eurodeputowanego Patryka Jakiego i jego komentarz do tego, z czym mamy obecnie do czynienia. Wreszcie przywrócono niezależność sędziom. Trochę tak to wygląda, jest takie stare powiedzenie w sądzie, jak to w sądzie zależy, kto zasiądzie, tak? Taki albo inny sędzia i rzeczywiście warto byłoby, żeby z jednej strony korporacja sędziowska miała jak najmniejszy wpływ na to, jak się ją kształtuje i jakie są awanse. I też warto, żeby politycy byli od tego, tacy jak posłowie, też jakoś tam oddaleni, ale to nie twórzmy teraz idealnych systemów. Starajmy się ratować to, co jest tą namiastkę demokratycznego mechanizmu. Ja bym w ogóle zmienił nazewnictwo. Próbuję od jakiegoś czasu, ale mi się nie udaje. Może państwo mi pomożecie i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Albo mamy ten stary KRS, czyli korporacyjny KRS, albo mamy demokratyczny KRS, taki jak jest od 2 kadencji, bo on ma w sobie ten pierwiastek demokratyczny, przynajmniej poprzez pośrednie wybory przez polski Sejm, przynajmniej tyle tam jest demokracji, nie za dużo, ale lepszy ryc niż nic, jak to się mawia. No dobrze, my jeszcze mamy parę ciekawych elementów, jeżeli chodzi o tą niezawisłość sędziów. To teraz kolejny materiał, zobaczmy, cóż tam się kryje, bo materiał numer E jest tak opisane, że aż sam jestem ciekawy, cóż tam jest. To jest akurat wpis pana adwokata Bartosza Lewandowskiego. Też ciekawie skomentował sytuację. Pokażemy państwu jego komentarz. Hmm.
Rozumiem, że pan minister Bodnar bierze na siebie odpowiedzialność za wdrożenie rozwiązania jednoznacznie niekonstytucyjnego, a jednocześnie otwierającego poprzez precedens furtkę do składania sędziów z urzędów z różnych powodów. To będzie naprawdę niebezpieczny precedens. Tutaj pan adwokat, pan mecenas, pan doktor też nauk prawnych ma rację, bo jeżeli teraz prawica dojdzie do władzy, no tak, to pokusa, żeby tych wszystkich Markiewiczów siósł z zawodu za jeden zamachem, bardzo duża, będzie duża. Ale zauważ, że takich kruczków jest coraz więcej. Bo tak jak z tą subwencją dla Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie rodzi ryzyko, że po prostu przyjdzie kolejna władza i po prostu odwinie się w drugą stronę. I pytanie, czy w tą stronę w ogóle powinniśmy iść jako państwo, że po prostu czekamy, aż jedni będą mścić się na drugich. No bo jeżeli ktoś tworzy taką furtkę, to inna władza z niej skorzysta. Tak, usuwać sędziów, to kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, a każdy kij ma dwa końce. Ciekaw jestem, czy na takich przysłowiowych Markiewiczach ten koniec im się czkawką jeszcze nie odbije w pewnym momencie. To jeszcze jedno stanowisko w tej sprawie osoby żywotnie zainteresowanej, przewodnicząca aktualnego KRS-u. Może to Freud, ale na wszelki wypadek bardzo proszę, Adam Bodnar, nie przewracaj, panie ministrze, nam państwa. To jedno, co mamy. A ten komentarz był do ciekawego wpisu, który popełnił pan minister Adam Bodnar. Oj tak, bardzo do ciekawego wpisu, ale Jacek, ty musisz teraz nam skomentować, jak pan Bodnar chce to przewracać, to państwo. Nie wiem, czy państwo widzieli, tam był pierwotny, tego Twitter, państwo, on już został poprawiony, ale w pierwotnej wersji pan minister napisał dokładnie tak, że te przepisy będą przewracać państwo prawa. I nie wiem, czy to była pomyłka, taka literówka, czy pan... To było specjalnie jednak. Czy pan minister jednak powiedział coś szczerego na temat tej reformy i uznał, że ta reforma będzie przewracać państwo prawa, z czym, muszę powiedzieć, wielu by się zgodziło. Faktycznie są przepisy przewracające państwo prawa w Polsce. Jacku, jak to... Tu akurat ten pan się nie pomylił, bo dokładnie do tego dojdzie. No to nie trzeba być wielkim myślicielem, czy specjalistą, czy znawcą, powiedzmy, przepisów prawnych. No jeżeli jakiś porządek prawny ma wprowadzać oświadczenie, była uchwała, nie? Teraz już nawet uchwały nie trzeba, jakieś tam oświadczenie, nawet nie wiadomo komu złożone, gdzie, jak ono ma wyglądać. Więc to jest po prostu, no chyba ci ludzie zdają sobie sprawę, że to jest całkowity rympał, że właśnie dojdzie do przewrócenia państwa prawa, a jak nastąpi, no w mętnej wodzie świetnie czują się karasie, nie? Więc to jest po to, żeby ci, którzy mają, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to generalnie na końcu chodzi o pieniądze i prawdopodobnie chodzi o to, żeby tak rozmontować i ten system zaciemnić i paraliżować, żeby ci, co mają zarobić, żeby zarobili. Bo jak wiemy, że duża część miała być spowiedzi, oczywiście ta spowiedź ministerstwa zaczęła się od tutaj pana ministra Bodnara, nie za bardzo na przykład spowiedzi, jeżeli chodzi o finanse, które jak wiemy, no są w stanie raczej niezbyt dobrym, a zmierzamy, jak nawet Gazeta Wyborcza pisała, w kierunku przepaści. Tutaj raczej nie ma, że coś się zmieni oświadczeniem. Nie. To jest po prostu te działania, to póki co oprócz tych realnych działań, które widzimy, tych wszystkich jakichś, to jest jedna wielka maskirowka. Ma pokazać determinację, ma pokazać tą sprawczość, tą chęć zmiany, a tak naprawdę państwo nam się wali. Wali się finanse, walą nam się inwestycje, wali nam się edukacja, no wszystko nam się wali. To już żywcem, to już nawet nie da się tego przykrywać, tego rodzaju, więc dla mnie jest to po prostu, póki co te spotkania, te groźby, zobaczcie, to jest zwykła maskirowka, bo za tym też nie za bardzo idą jakiekolwiek sensowne działania,
bo widzimy, że nawet jeżeli chodzi o kwestie te prawne takie, to jest jeden błąd za drugim, jedna za drugim kompromitacja. I symbolem prokuratury póki co to nie są ścigani ci domniemani przestępcy polityczni, tylko wiertarka. I teraz ludzie się śmieją na dziale AGD, że tam jest dział prokuratury, a nie dział z wiertarkami. No niestety do tego to doszło, że nawet zamka nie potrafią otworzyć, ani wezwać ciecia, żeby zamek przekręcił. Ślusarzem, mój tata jest ślusarzem, i jak on widział, jak ten ślusarz tam próbuje ten zameczek odkręcić, to powiedział, że za taką pracę to on jeszcze powinien zapłacić, a nie mu zapłacić. To jest jeden element, już kończąc cały ten wątek. Tak, ten temat. Ten temat, on będzie szeroki, jeżeli to nie jest tylko tak, żeby uspokoić środowiska tam justicji, żeby trochę sobie tam ich pogłaskać po główce, żeby sobie poszli i się od Tuska odczepili. Jeżeli to rzeczywiście jest prawdziwe, to my będziemy do tematu wracać, bo to faktycznie będzie przewrócenie, tak jak pierwotnie to napisał pan Bodnar, przewrócenie państwa prawa. Ale jeszcze jedna ciekawa, nawet zabawna sytuacja. Jest taki pan prawnik, nazywa się Wawrykiewicz, ale nazwiska nie mylę. On trochę ogłaszał, co się na tym spotkaniu wydarzyło. Mówił dokładnie, jak to wyglądało, jaki kompromis zawarły justycja i inne środowiska z rządem. Okazało się, że pan Wawrykiewicz chyba nie był na tym spotkaniu obecny. Zobaczmy na materiał. Proszę państwa, historyczna chwila po konsultacjach, które trwały 5,5 godziny w kancelarii premiera z udziałem Donalda Tuska i Adama Bodnara oraz organizacji prawniczych, społecznych, które biły się o praworządność, został ustalony plan naprawy praworządności w zakresie statusu neosędziów. Michała nie było na spotkaniu. Rozumiem, że każdy chce mieć swój sukces, ale nie było żadnego porozumienia, ustalenia i tym podobnych. Dyskusja nad koncepcją, owszem, ale nic nawet pośrednio wierzącego nie padło. Ja myślę, że to jest najlepsza puenta tego tematu. Lepiej nie wymyślili. Tak, pan adwokat jest niezależnym prawnikiem, który oczywiście walczy o praworządność. Jest tak niezależny, że kandydował z drugiego miejsca do Europarlamentu z listy Koalicji Obywatelskiej i się dostał no nawet... No to faktycznie bardzo niezależny, ale my musimy przejść do kolejnego tematu, bo dzisiaj internet zawrzał, bo okazuje się, że... Polacy nie będą mieli CPK, ale już Niemcy jak najbardziej. Zobaczmy materiał. Zobaczmy materiał, jak CPK będzie wyglądało w Niemczech. Niemcy odczekali chwilę i gdy zobaczyli, że rząd Tuska skutecznie zaorał projekt CPK, to zabrali się za rozbudowę własnego hubu we Frankfurcie. Równocześnie nawet nie kryją, że ich celem jest przejęcie większości lotniczego ruchu cargo do Polski. Teraz już mogą. Teraz mają pewność, że niemieckim interesom nic nie zaszkodzi. Czyli tak, no Polacy nie będą mieli CPK, ale już do 2030 we Frankfurcie powstanie ogromny hub i zyska na tym gospodarka niemiecka. Ja tak się zastanawiam, czy nie warto byłoby im jako specjalisty wysłać pana Laska, bo może by się skończyło tak jak z CPK w Polsce. Bo tam ich było więcej, tylko w jedną stronę. Bilet w jedną stronę. Do Niemiec i niech tam doradzają, że to megalomania, się nie da. Ale zanim poprosimy Jacka o komentarz, to jeszcze zobaczmy właśnie komentarze, które pojawiły się w internecie na X-ie w temacie właśnie tego CPK niemieckiego. Zobaczmy materiały. Stąd było nie dla CPK i akcja kretynów z serwerami leningradzkimi. No, jeszcze byśmy poprosili naszą reżyserkę, żeby pokazała memy, które pojawiły jak się. Jak internet komentuje sytuację. To całą sytuację. Zobaczmy. Mamy to. Niemcy wybudują swoje CPK. No, to można określić sukcesem premiera Tuska.
Politechnice. No i tak może wyglądać właśnie ten hub przeładunkowy we Frankfurcie, ale ja tak sobie teraz myślę, że bez problemu tu teraz politycy koalicji rządzącej będą mogli mówić, że po co nam CPK, skoro jest hub we Frankfurcie, już nie będzie problemów. Nie będzie potrzeby budowania w Polsce skoro do 30 roku, a zdaje się, że Donald Tusk, pan Lasek przełożyli start naszego CPK, żeby właśnie zrobić ten bufor, bo jak już będzie w 30 roku, to powiedzą, po co już stoi? No właśnie. Bo tam hałeś w 32 koniec końców, miał być w 29. Poprzedni rząd chciał budować, ten przełożył o 3 lata. I teraz może wiemy dlaczego. Oj tak, skąd już chyba wiemy, skąd była ta retoryka, że hashtag tak dla CPK, to są po prostu ruskie trole, Polska nie potrzebuje CPK, no bo po co, bo to okazało? Megalomania. Bo to pan poseł Zębaczyński, o ile nie mylę, takiego dżentelmena z opolskiego rodem. Aka Naleśnik. Tak jest, taki spin wypuścił. I nawet ktoś zapytał, to jest zabawne, szkoda, że ja nie wpadłem, zapytał Ministerstwo Cyfryzacji, pana wicepremiera z lewicy Gawkowskiego, czy faktycznie to był sterowany ruch z Rosji. Jest oficjalne pismo ministerstwa, nic takiego nie miało miejsca, więc nawet koledzy z koalicji pana Zębaczyńskiego po prostu trolują, biedny no parlamentarzysta. No coś im się ten przekaz nie spina, no pytanie, jaki będzie teraz przekaz. Jacku, jak patrzysz na tę sprawę? Jak zwykle, no, na samym początku mówiłem, że przecież po to ten projekt zostanie, mówiąc prosto, uwalony, no, żeby powstał w Hamburgu. Nie pod Berlinem, bo pod Berlinem będziemy mieli taki zwykłe lotnisko rozbudowane, no, będziemy mieli blisko, hub będziemy mieli, nie wiem, tam we Frankfurcie, nie, czy gdzieś tam, także że to jest rzecz jakby oczywista, że takie te działania były po to podjęte. Pan Lasek co najwyżej, podejrzewam, że gdyby chciał tam jechać, to by go mogli zrobić dozorcą na parkingu co najwyżej, bo to jest ten poziom i Niemcy takich specjalistów właśnie wykorzystują do tego, nie? Chyba że tam obok pole szparagów by było, to mógłby sobie trochę jeszcze dorobić. Ale te wszystkie memy, które pozostawały, no to jest właśnie, zobaczcie sobie, to jest tragiczne, bo mówimy o rzeczach niezwykle ważnych, nie? To jest rzecz, która powoduje, że wiele państw świata buduje tego rodzaju rzeczy, bo to wiadomo, że no, że świat idzie w tym kierunku, że takie huby będą rozwijane, one będą wykorzystywane do bogacenia się, nie? No, tam, gdzie jest handel, gdzie jest ruch i turystyczny, i cargo, i tego, no, to cała plus ta obudowa, to zaplecze, ta infrastruktura, no przecież potęga państwa w czasie pokoju to przede wszystkim jest infrastruktura, proszę państwa, wszelkiego rodzaju. To jest infrastruktura właśnie ta techniczna, to jest ta elektroniczna infrastruktura, to jest tego, i to tam, gdzie tego nie ma, no to co nam zostaje? No zostaje nam ogon Europy. I w tym kierunku zmierzamy. I te memy, które z jednej strony no śmieszą, bo niektóre są naprawdę bardzo, no, bardzo fajne, czy bardzo, bardzo pomysłowe. Niestety, tak jak mówię, to jest ten śmiech przez łzy, z którym borykamy się cały czas, bo my powinniśmy jednak troszeczkę luźniejszy program prowadzić wieczorem, taki podszyty jednak jakimś tam lekkością, humorem, a tu się nie da, nie? Nie da się, bo z jednej strony, tak jak mówię, no to jest wszystko jeden wielki śmiech, ale tak jak mówię, jest to śmiech przez łzy. I teraz trochę komisarz wywołał temat, bo przed nami temat, który rzeczywiście do żartów nie zachęca. Oj, nie zachęca, ale to myślę, że temat Rubcowa, o którym jeszcze na koniec naszego programu musimy wspomnieć, no jest mocno bulwersujący, mocno, no bo tutaj usłyszeliśmy w ostatnich dniach, że pan Rubcow, czyli ruski szpieg oddany Putinowi, miał dostęp do wszystkich akt związanych ze sprawą. No i w ostatnich dniach no, politycy koalicji rządzącej musieli się głowić, jak tutaj wyjaśnić sprawę, że wcale ten Rubcow nie miał dostępu do dokumentów w sprawie. No to jest rzecz zupełnie absurdalna. Nie wiem, która osoba, która ma, nie wiem, jakąś sprawę w sądzie, ma dostęp absolutnie do wszystkich możliwych akt, a tu jeszcze mówimy o ruskim szpiegu. I jak rozumiem, są wypowiedzi, że to nic nie szkodzi. No nic nie szkodzi. Jest taka jedna pani eurodeputowana, państwo też bardzo dobrze ją znają, pani Wcisło, więc posłuchajmy, jak ona komentuje tę sprawę. Zobaczmy.
w aktach sprawy, które zostały udostępnione temu panu, były tylko i wyłącznie informacje dotyczące jego samego, czyli danych z jego laptopa, czynności, które wykonywał. Ja myślę, że tutaj najlepszy komentarz, no to Jacek. Jacek, jak to się w ogóle zdarzyło, że ruski szpieg mógł mieć dostęp do wszystkich absolutnie dokumentów ze sprawy? No oczywiście oni będą tutaj nam mydlić oczy, że nie, nie, problemu nie ma. Jak ty patrzysz na tę sprawę? No to jest oczywiste, wielka paranoja i kłamstwo. Proszę zauważyć, że no te, jeżeli chodzi o jeszcze materiały jawne, no to powiedzmy, no nie jest to jakiś tam, powiedzmy, wielki problem, chociaż też, ale chodzi o te materiały niejawne, bo mówi się, że tam nic nie było, tam jakaś ekstrakcja z laptopa, jak ta pani mówi, która oczywiście zna się na wszystkim, czyli na niczym. Tylko że proszę zauważyć, że on chyba z tego co wiemy 5 czy 6 dni tam się zapoznawał. Mniej więcej nie 5 dni. Rzeczpospolita napisała w tym artykule 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie jeździł do kancelarii tajnej ABW, tam siedział i czytał akta. Dzienne takie zapoznanie w kancelarii tajnej to jest około 5-6 godzin. No bo to nie zawsze na sam początek, tam różne te sprawy formalne, więc w gruncie rzeczy zazwyczaj to trwa 5-6 godzin. Ja setki godzin w kancelariach tajnych siedziałem, więc bo powiedzmy, jeżeli trwało to 2 tygodnie, powiedzmy 10 dni razy 6 godzin, to jest 60 godzin. Jeżeli nawet w tych materiałach niejawnych były na przykład, no nie wiem, stenogramy z jakichś podsłuchów, czy ekstrakcje z laptopa, z telefonów, z jakiegoś tego, czy 60 godzin czytasz to, co mówiłeś, wiesz, o czym mówiłeś, czy czytasz to, co inne dokumenty, które są niezwykle ważne, a jako przeszkolony szpieg, czy też oficer GRU, który wie, jak czytać między wierszami, wie, co czytać, wie, które tego, to przecież tam nie były tylko pisma przewodnie, tudzież, nie wiem, adnotacje, że zapoznano się, tylko no, musiał być tam zgromadzony potężny materiał. I tak jak mówię, to dla laika to jeszcze byłoby coś takiego, no, że można powiedzieć, no nie za bardzo mógłby się orientować, no te, tylko te rzeczy jakby oficjalnie mu podane, ale ten mówię, doświadczony oficer operacyjny jest w stanie wyczytać z takich dokumentów no, 2 razy więcej, nazwijmy to oględnie, niż faktycznie one zawierają, bo na to są, on zwraca uwagę na każdy szczegół, zapamiętywał, podejrzewam, że bardzo znaczną miał zdolność, no bo tego uczą, tego się pod tym względem się szkolą, więc no to są informacje więc porażające i trzeba sobie zdać sprawę, że no był to ktoś, kogo próbowano się jak najszybciej, można powiedzieć, pozbyć, bo nic w zamian żeśmy z tego, co wiem, nie uzyskali. Ja podejrzewam, że nawet by dopłacili, żeby go wziąć, bo skala, podejrzewam, działań i kompromitacji wielu grup i wielu osób jest nieprawdopodobna i będziemy co pewien czas tutaj mieli nowe informacje dotyczące, tak jak mówię, zakresu pracy tego człowieka, szkód, jakie tutaj dokonał na różnych poziomach, bo to był człowiek, okazał się bardzo niebezpieczny i tak jak mówię, te szkody będą co pewien czas pokazywane i to jest naprawdę taki trup w szafie, który będzie co chwilę wypadał. No trudno się nie zgodzić, a pewnie najczęściej te trupy z szafy będą wypadać bliżej wyborów prezydenckich, bo to jest taki najlepszy czas, żeby właśnie dużo takich informacji się pojawiało. To może jeszcze zobaczymy na koniec materiał. A chyba, że proszę. Nie, bo tylko nie wiem, czy państwo widzieli, jeśli pamiętacie to nagranie pani poseł Wcisło. Najbardziej mi się podoba, jak pani europoseł patrzyła w blat stołu, tak jakby czytała jakiś komunikat. To było bardzo urocze, że pani poseł tak jest przygotowana i się zawsze posiłkuje takim... Miała jakiegoś briefa po albo, prostu. Albo no, telefon, gdzie był przekaz dnia i... Z platformy, no, trzeba no, mówić, że tak pan Robson 2 tygodnie siedział w kancelarii tajnej ABW po to tylko, żeby pooglądać sobie wycinki z własnego laptopa, nic innego mu nie dano. I my mamy to, proszę państwa, uwierzyć. I to jest, i to już jest na poniżu bezczelności, ale albo śmiałość, to jest tak śmiałe, żeby wyjść i powiedzieć takie zdanie, licząc, że my w to uwierzymy.
Podziwiam odwagę. Ostatni temat, to tak, co? Ostatni, emerytury, coś innego? Jeszcze bym w temacie właśnie Rubcowa przytoczyła może wypowiedź pana Schetyny, bo on wpadł właśnie na taki bardzo ciekawy pomysł w kontekście sprawy Rubcowa, czyli Biała Księga. Zobaczmy, co pan Schetyna w tym temacie powiedział. Potrzebna jest Biała Księga tej sprawy, w ogóle aktywności Rubcowa tutaj przez te lata, kiedy jako agent wywiadu rosyjskiego funkcjonował, jego kontakty z dziennikarzami, z politykami, z instytucjami państwowymi, ale także na końcu to, w jaki sposób mógł dotrzeć do tych akt prokuratorskich, kto dał mu na to zgodę i z czego to wynikało. To wymaga takiej Białej Księgi tej sprawy. No, 8 miesięcy rządów, a to już białe księgi trzeba robić działań tego gabinetu. Nieźle, szybko idzie. Nieźle, ale powiem ci, że wydaje mi się, że to jednak jest troszkę taki pstryczek w nosek dla pana premiera Tuska, ta Biała Księga, ten pomysł pana Schetyny. Jacek, jako puenta w tym temacie. No co, no to... To jest ewidentny, nie tylko kamyczek do ogródka, ale cały głaz. No przecież gdyby ktoś faktycznie poważnie taką białą księgę no, stworzył, nie wiem kto, no bo to oczywiście ta biała księga może mieć różne zabarwienie, nie? Może mieć dwie strony, może mieć tego, to ja podejrzewam, że no, to by się skończyło prawdopodobnie zamknięciem rozdziału tej władzy, bo no, okazałoby się, że tak jak mówię, to... No coś, trzęsienie ziemi to mało, więc podejrzewam, że to jest tylko taki wybieg troszeczkę, no nie wiem, może to jakaś taktyka polityczna tutaj pana Schetyny, bo na pewno no nie zostanie to pochwycone i na pewno nic z tego nie będzie, bo tak jak mówię, no nie, niedobra o tym mówić jest niedobra, bo to tam tych w szafie to aż napęczniało. Tych trupów, jakby to otworzył, to tam by mogło wylecieć nie wiadomo co, albo nie wiadomo kto jeszcze, także nie. Tak jak mówię, to takie myślę, że to taktyka powiedzieć, że uważajcie, bo tu różnie może być jeszcze. Sympatia obydwu panów jest znana, to jest taka plotka, nawet nie plotka, sprawdziłem to swego czasu i było to potwierdzone w paru źródłach. Donald Tusk chciał Grzegorza Schetynę w tej kadencji wysłać na placówkę ambasadorską. Wiecie gdzie? Gdzie? Do Tel Awiwu. A tam jest gorąco, oj, tak. Więc ja myślę, że Grzegorz Schetyna może czuć, że nie jest lubiany i stąd jego decyzje na temat białych ksiąg przeróżnych, żeby się odwdzięczyć pięknym za nadobne wobec premiera, więc w tym duecie jeszcze będzie w tej kadencji, podejrzewam, iskrzyć nie raz, nie dwa i nie raz jeszcze Grzegorz Schetyna z ciekawym pomysłem w naszym programie wystąpi. Program, który dzisiaj kończymy na łączach skype'owych, na łączach, przepraszam, łącza. Jeszcze. Pożegnamy jeszcze ankieta, jeszcze wyniki ankiety. Zobaczmy tak wyniki. Tak się zagadałem, że o ankiecie zapomniałem. No ładnie. Przypomnijmy pytanie, jak sędziowie mają odpokutować swoje błędy z przeszłości według Tuska Bodnara. I wygrała ostatnia odpowiedź, wsadzić niewygodnych pisowców do więzienia, aż 78%. Nie wiem, panowie, na którą odpowiedź głosowaliście w myślach, ale ja też głosowałam na tą akurat trójeczkę. Ty na A. A Jacku? Którą ty odpowiedź? Korzystając tutaj jeszcze z sekundy, to może się okazać wkrótce, że pan Schetyna pojedzie na placówkę do Mongolii. Nie? Jeszcze jedną białą księgę zaproponuję i go rzeczywiście Donald może na białe niedźwiedzie wysłać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz na sam koniec, żeby tak troszeczkę, bo takie tematy naprawdę ciężkie jest. Taka była był tam wywiad z takim panem generałem, który tak właśnie z taką miną tam opowiadał, że te latają te balony, wylatują, nie wiadomo. I na końcu właśnie u nas taka była piękna piosenka, jak taka postawna pani tak poważnie zaśpiewała. Ja nie będę śpiewał, bo program by spadł, gdyby po moim tutaj... Ale mniej więcej zaśpiewała tak, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Także uśmiechnijmy się, jutro będzie z pewnością lepiej, w niedzielę. Dzień pański, także dobrej pogody, dobrej niedzieli
i zostańcie z Republiką, zostańcie z Bogiem i z telewizją Republika. A to mówił Jacek Wrona. My Państwu też bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wieczór, za dzisiejszy program Piachem w Tryby. Aleksandra Prorok. I Łukasz Jankowski, ale jeszcze Łukasz zachęci Państwa, żebyście jednak zostali troszeczkę, chwileczkę z Republiką. Zachęcam, Republika, wieczór już za chwilę. A my się żegnamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo.